I zespół Górnika Zabrze rozpoczął w składzie 1 Waclawik, 7 Hajtow, 31 Smirnoc, 2 Pazda, 21 Magiera, 5 Bonin. W 29 minucie Kizysa zastąpił Dan, 10 Brzęczek, 8 Malejski, 20 Mazarski i 9 Szity. Stanisławem Burzyńskim. No, to jest stara historia. No i jeszcze tutaj, żeby kurde, jeszcze tutaj z Widzewem. Ja wiem. Tyle razy byłem. 20 lat na Górnika jestem. Natomiast w roli asystentów występują panowie Konrad Sapera i Paweł Sokolnicki. dla Górnika Zabrze strzelił Piotr Malejski, druga bramka dla Górnika Zabrze, Górnika Zabrze i tym samym dziękujemy za występ Stanisławowi Burzyńskiemu, który opuścił już nas gry, a w jego miejscu oznaczony numer 24 Marcin Wodzisław. Przerwy przypomnę, że zespół Górnika Zabrze kolejne spotkanie rozegra na wyjeździe za tydzień, niedzielę o godzinie 16:45 zmierzy się z Odrą Wodzisław. Kolejny mecz to również mecz wyjazdowy w ramach 13 kolejki. Górnicy zagrają w Białymstoku z Jagiellonią, natomiast za 2 tygodnie na tutejszym stadionie Górnicy zmierzą się z Krakowią. Smirnoc, zaznaczony numerem 31. 85. minuta spotkania. GKS Bełchatów strzela trzecią bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Odjęli prowadzenie 3-2. Strzelcem gola Łukasz Garguła. Mecz zostanie przedłużony o 4 minuty. Dawid Nowak, oznaczony numerem 9, a biega miejsce przygotowany do wyjścia Mateusz Cetnarski, numer 18. Zakończyło się kolejne spotkanie ligowe na stadionie w Zabrzu. Dziś Górnik Zabrze biegając Gormaków. Ja w imieniu piłkarzy serdecznie dziękuję wszystkim przekazakom piłki za kulturalny, sportowy doping i zapraszam na kolejny mecz za 2 tygodnie. Przypomnę, 16 listopada Górnik podejmować będzie w Krakowie. Wcześniej nasz zespół czekają dwa mecze wyjazdowe. Najpierw za tydzień w ramach 13 kolejki górnicy zmierzą się z Odrą Wodzisław, a następnie w środę 12 listopada Górnik Zabrze zagra z Jagiellonią Białystok.